Prawdziwe przyjaciółki zawsze ci pomogą. I nieważne, że jedne są biedne, a inne bogate. Najważniejsze, że wszystkie się kochają. Kto nie chciałby pójść do salonu piękności? Szczególnie, jeśli stać się na najlepszego manikurzystę w mieście. Chciałabym coś stylowego, ładnego i nowoczesnego. Jak sobie życzysz, klient nasz pan. Teraz porozmawiajmy o wzorze na paznokciach. Ten odcień jest bardzo trendy. Pełno go na Insta. Wybieram ten. Najpierw musimy spiłować te paznokcie. Co? Pies? Zuzia już dawno przyzwyczaiła się do wybryków Niki, ale podtrzymywanie jej psa? Paznokcie zrobione, ale Niki nie jest za bardzo zadowolona z efektu. Pozwę was, że co ja niby jestem? Klaun? Kolorystka dostaje estetycznego szoku. To jest w modzie. Nie znasz się na sztuce. Już nigdy więcej tu nie wrócę. Dosyć, ja też wychodzę. Zuzia też nie jest zadowolona z wizyty w salonie. Zamiast własnych paznokci mój pies dostał manikir. Laura nie rozumie problemów bogaczy, ale zawsze wspiera swoją przyjaciółkę. Nie smuć się, zrobimy sobie teraz super spa. Najlepiej zacząć od relaksującej, organicznej maski. Więc nie jesteś już zła? Czy można być złą, kiedy ktoś się tobą zajmuje? Świeże liście sałaty są takie uspokajające. Naprawdę? Nawet dorośli lubią zabawy. Jęga ze sztabkami złota? To niezwykłe. Ale dla bogaczy idealne. A oto służąca z zimnymi napojami. Ale nie tylko po to przyszła. Zrobienie ruchu za swoją szefową? Mogę spróbować. A to pani napój. Wyciągnij sztabkę. Ups. Nie każdy jest w tym dobry. Jesteś taka niezdarna. Co zrobiłaś? Przegrałam przez ciebie. Chyba czas poszukać nowej asystentki. Ale w tym cały cel gry. Nie złość się, wszystko naprawimy. Laura nie ma złotych sztabek, ale jest bardzo kreatywna. Szybko, pokażę ci. Spójrz, twister na ziemi. Kiedy nie masz kasy na kupno gry, zrób ją sama. Tada! Autospinner, stary zegar bez szkiełka. Gramy. To chyba najdziwniejsza gra na świecie, ale jest w niej coś naprawdę fajnego. No dalej, na niebieski! Idealnie! Czy nie jest super? Prawda? Tak, ale mam brudne ręce. Ale nie skończysz gry. Dozorca się wkurzył. Baw się na własnym podwórku. Co za bałagan! Czy istnieje coś lepszego od dobrego filmu? Chyba wiem. Na przykład oglądanie filmu w sali kinowej tylko dla ciebie. Wyobraź to sobie. Premiera dla dwójki. Żadnych ludzi obok, możesz siedzieć gdzie chcesz. Ale jest unikatowo. Hej, potrzymaj mu popcorn. A, mam dosyć. Ale Zuzi nie da się niczym zniechęcić. Ogląda wszystko, nawet zwiastuny. Laura też lubi duży ekran. Ale nie ma kasy, żeby iść na premierę. Dlatego jej kino to okno u sąsiadów. Dopiero co subskrybowali Netflixa. Ile tu ciekawych rzeczy. Brzmi kusząco. Tylko uważajcie. Ups. Prawie nas przyłapali. Co to było? Lepiej zamknijmy okno. O nie, czy to ten sam dozorca? Na co się gapicie, złodziejki?
O, Netflix? Nieźle! Obiad z Niki w restauracji to świetna wymówka na nowe ubranie. Ale nie takie samo, jakie ma jej przyjaciółka. Co? Jak mogłaś? Ach, to strasznie stresujące. Muszę coś zjeść. Kelnerzy przynoszą potrawy, ale są trochę... bez smaku. W ogóle nie pasują do cen w tej karcie. Może deser będzie lepszy? Pyszny sernik. Ale ciasto jest tak dziwne, że nie chcesz go skończyć. Jak Niki to je? Spokojnie, zostaw. Obsługa wie, co zrobić z resztkami. Wow. Bardzo dziękuję za to wszystko. Tak, kiedy nie stać cię na posiłki w restauracjach, musisz zadowolić się czymś skromniejszym. To nadal pyszne. Moja psiapsi będzie zaskoczona. Po niedobrym posiłku Zuzia zje cokolwiek. Wow, jaka ciekawa sałatka! Wow! Jeszcze nie widziałaś deseru. Aha. Chociaż trzeba nad nim trochę popracować. Wow! Pycha. Wiesz, jadłam dziś coś podobnego w restauracji, ale to jest zupełnie inne. Pracownicy luksusowych sklepów to profesjonaliści. Zawsze wypatrzą swoich klientów. Przepraszam, ale to nie jest dla pani. Ale kiedy odpowiednia klientka wejdzie do sklepu, sprzedawczyni zupełnie się zmienia. Witamy serdecznie, droga pani. W czym mogę pomóc? Może coś pani przymierzy? Może się pani przebrać tutaj? Zamknę sklep. Ale klientka jest zbyt wybredna. Ta sukienka do mnie nie pasuje. Chwileczkę, mamy dla pani coś ekskluzywnego. To będzie idealne. Wow! Niki idzie do przymierzalni. Wow! Wygląda świetnie! Jesteście dla siebie stworzone! I naprawdę, czy istnieje coś lepszego niż sukienka z pieniędzy? Tylko obroża z banknotów dla pani psa. Do zobaczenia! Dziękujemy! Laura też ma ulubiony sklep. Tak właściwie to Lumpex. Że niby coś na wagę ma być dobre. Wszystko jest takie piękne, ale dlaczego jest takie drogie? Kto wymyśla te ceny? Czy jest tu coś bardziej na moją kieszeń? Ale nie ma nic dobrego nawet na wyprzedaży. Ups. Sprzedawczyni oczywiście się to nie podoba. Co to za klientka? Robi tylko bałagan. Na pewno nie ma nic tańszego? Tańszego? Tylko darmowe siatki są tańsze. Chcesz je przymierzyć? Wow. O nie, to jakiś nonsens. Ale Laura tak nie uważa. Dlaczego nie wiedziałam, że papierowe torby są darmowe? To idealne! Dziękuję bardzo! Sport to życie! I bogacze, i biedaki to wiedzą! Hej, trenerko! Dobrze nam idzie z Juju? Specjalny gość na siłowni otrzymuje specjalne traktowanie. Tak, i skończ ćwiczyć, bo się zmęczysz. Kiedy cała siłownia jest twoja, możesz spróbować wszystkiego. Chociaż z niektórymi sprzętami raczej sobie nie poradzisz. Głupi hula hop, dlaczego się nie kręci? Proszę, napij się wody. Pomoże ci się uspokoić. Ale nie każdy klient jest traktowany z podobnym szacunkiem. Przepraszam, mogę zająć ci chwilę? Powiedz mi tylko, co mam teraz zrobić. Ale trenerkę interesuje tylko Niki.
mi spokój! Okej, okay. Będę dalej pedałować. Biednych dziewczyn oczywiście nie stać na trenera, ale to żaden powód, żeby nie ćwiczyć. Twój własny pokój jest jak prywatna siłownia. Z łatwością możesz znaleźć program treningowy w internecie. A zamiast maty do jogi użyj koca. Więc spróbujemy osiągnąć nirwanę? Nauka równowagi jest ciężka. Dużo fajniej i produktywniej jest pracować razem. Joga dla par jest super! Super, co? Jest jeden dzień w roku, którego nie przegapi ani bogata, ani biedna psia psiułka. Urodziny Zuzi. Impreza to też okazja do poznania nowych ludzi. Juju, to dla ciebie. Smacznego. Niki nie jest zadowolona z obecności tych wszystkich gości. Ale Laura i jej przyjaciele świetnie się bawią. Wszystko jest takie pyszne. Ups. Co to za przekąski? Są słone. Spróbuj. Hej, co robisz? Odłóż te babeczki z powrotem. Grupa biednych znajomych zwróciła uwagę Niki. To podejrzane. Ciekawiej się z nimi rozmawia niż z Juju. Zaraz będzie zbrodnia. Ale Laura już czuwa. Oddawaj! Wstydź się! Muszę to przykleić, zanim Niki coś zauważy. Straszne. Gdzie Zuzia znalazła tych prymitywów? Czas na prezenty. Tak, Zuzia, to ode mnie. O, super złote trampki z nowej kolekcji. Wow, jakie są piękne, jak błyszczą. Dziękuję. Niestety Laura tak dobrze się nie przygotowała, ale nie zostawi przyjaciółki bez prezentu. Musi dać jej swoją ostatnią parę butów. Proszę, to dla ciebie. Są prawie jak nowe. Wow, na zimę. A teraz chodźmy potańczyć. Biedna przyjaciółka oddała swoją najcenniejszą rzecz. To takie słodkie. Hej, wiesz co? Nie idź bez butów. Jaki to hojny prezent. Laura nie jest przyzwyczajona do takich rzeczy. Jesteś taka miła. Przytul się. Podobała ci się nasza historia? Którą przyjaciółkę bardziej polubiłaś? Biedną czy bogatą? Daj nam znać w komentarzach. Subskrybuj nasz kanał, daj nam lajka i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić śmiesznych skeczy od Trum Trum Wow!